dobie cyfryzacji informacji systemy informatyczne pełnią szczególną rolę, wspomagając działania przedsiębiorstw, korporacji czy nawet administracji państwowej. Coraz częściej robimy zakupy w sklepach internetowych. Przez internet składamy także deklaracje podatkowe i wybieramy szkołę, w której zamierzamy się kształcić. Jedną z najistotniejszych cech informatycznego systemu komputerowego jest jego złożoność. Miarą jego złożoności jest ilość elementów składających się na system oraz zaawansowanie technologiczne oprogramowania. Istotna jest również liczba użytkowników korzystających z systemu oraz to, ile danych jest w nim przetwarzane. Rozróżniamy systemy proste, średnie i złożone. Przykładem prostego systemu informatycznego może być elektroniczny dziennik lekcyjny działający w obrębie szkoły na lokalnym serwerze. Systemem złożonym jest organizacja zarządzania produkcją w nowoczesnej fabryce samochodów czy porządek kontroli lotów. Złożoność systemu informatycznego określa się za pomocą tzw. punktów funkcyjnych, które obrazują efektywną, względną miarę wartości funkcji oferowanej użytkownikowi przez dany program. Proces tworzenia komputerowego systemu informatycznego jest bardzo skomplikowany i wymaga zaangażowania nie tylko licznej grupy profesjonalistów, czyli zainwestowania sporego kapitału oraz czasochłonnego harmonogramu wdrożenia łącznie z ewaluacją i szkoleniem kadr obsługujących system. Wybór komputerowego systemu informatycznego może stanowić dla przedsiębiorstwa duże wyzwanie. Pomijając aspekty organizacji, na przykład przetargu, należy określić jasno kwestie kryteriów, jakie taki system musi spełniać. Najczęściej na wybór systemu mają wpływ koszty stworzenia i wdrożenia, pełna zgodność ze specyfiką firmy, rzetelność przechowywanych w systemie danych, bezpieczeństwo danych, szybkość działania, funkcjonalność i czytelność interfejsu, otwartość i elastyczność, stabilność, możliwość niezależności obsługi i serwisu. To od spełnienia tych kryteriów zależy, czy wdrożenie systemu informatycznego spełni swój cel, jakim jest usprawnienie zarządzania firmą lub ułatwienie życia ludzi korzystających w coraz większym zakresie z informatycznych systemów komputerowych.